Dzień dobry, witam Państwa na naszej konferencji. W konferencji będzie pani Magda Kochan brała udział i pan Grzegorz Stolcman. Będziemy rozmawiali o zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci, bo rzeczywiście ostatnio wiemy, że są pewne trudności z ich funkcjonowaniem i Platforma postanowiła dosyć szybko tę sprawę uregulować. Takich zakładów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci mamy w Polsce 11. 4 z nich działają na Śląsku. Część są to zakłady publiczne, część prowadzone przez organizacje pozarządowe, ale do tej pory były finansowane jedynie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wzorem domów pomocy społecznej i wzorem ZOL-ów dla dorosłych, w których osoba dorosła uzupełnia do składki, do części, za którą płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, swoje do 70% emerytury lub renty. Dzieci takich dochodów nie mają. Zatem ich pobyt w tych zakładach opieki leczniczej był i opierał się wyłącznie na finansowaniu ze środków NFZ-u. Uznaliśmy to za rzecz niedobrą, ponieważ oczywiście procedury medyczne winny być ze środków medycznych finansowane. Natomiast cała ta część, która dotyczy pobytu dziecka, części hotelowej, części żywieniowej dziecka, winna być opłacana ze środków pomocy społecznej. I tak to w świadczenia rodzinne na rzecz dzieci chcemy wpisać. Przygotowaliśmy projekt ustawy w tej kwestii, który dzisiaj, jutro najdalej złożymy w klubie parlamentarnym. On będzie oczywiście podlegał naszej procedurze konsultacji w obu ministerstwach, bo będzie on dotyczył zarówno ministra zdrowia, jak i ministra pracy i polityki społecznej. Naszym zdaniem ten sposób z dwóch źródeł finansowania pobytu dzieci w tego rodzaju zakładach będzie zamykał debatę o tym, w jaki sposób powinniśmy długotrwale leczyć dzieci, które już do leczenia szpitalnego nie są predestynowane, a które jeszcze w domu z różnych przyczyn takiej stosownej opieki mieć nie mogą. Chcę powiedzieć, że dzieci przebywające w tych ośrodkach są zarówno dziećmi, które mają rodziców, jak i dziećmi, których rodzice są pozbawieni lub częściowo ograniczono im prawa rodzicielskie. Zatem w tym przypadku będą one podlegały albo finansowaniu z pomocy społecznej, albo finansowaniu, współfinansowaniu pobytu dziecka przez rodziców, którzy z racji pełnienia funkcji rodzicielskich do pewnych rzeczy są obowiązani. Naszym zdaniem rozwiąże to od wielu lat istniejący problem, ale problem dotyczący jakby bardzo mocno jednego z tych ośrodków, który ma kłopoty nie tylko dlatego, że sposób finansowania jest dość kłopotliwy, ale także z tego powodu, że przebywa w nim zaledwie 20 dzieci, co w sposób odpowiednio finansowany zamykało się jakoś, ale w sposób, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia, przeprowadziwszy tam szereg kontroli i stwierdzając, że nie wszystkie procedury były właściwie stosowane i właściwie wyceniane, spowodował, że tenże ośrodek ma swoje kłopoty i także tę niewielką ilość łóżek, która nie pozwala bilansować działalności. Myślę, że o działalności tego specyficznego ośrodka powie więcej pan poseł Grzegorz Stolcman, który od 3 lat wspomaga ten ośrodek, pomaga w pracy z dziećmi. Co więcej, jest autorem także kompromisu zawartego między prowadzącą ten ośrodek organizacją pozarządową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie były długi, i także stosownych, wysokich, wyższych niż w innych przypadkach fundowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, może nie fundowania, a pokrywania kosztów procedur. Myślę, że pan Grzegorz Stolcman na ten temat więcej ma do powiedzenia niż ja. Szanowni Państwo, ja rzeczywiście znam dobrze ten ośrodek i sytuację tego ośrodka. Ona rzeczywiście, tak jak pani poseł tutaj wspominała, ta trudna sytuacja obecnie wynika z takiego, a nie innego finansowania przez NFZ,
No ale również i z problemów, które wcześniej wyniknęły z zaległościami w ZUS-ie, czy może nie do końca przestrzeganiem pewnych procedur czy umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ja staram się rzeczywiście od 4 lat pomóc temu ośrodkowi i w pewnych kwestiach ta pomoc była skuteczna. Chcę zwrócić uwagę, że w tej chwili ten ośrodek jako jedyny z tych 11 ma 150% za osobodzień w porównaniu do innych takich ośrodków. To jest dobry ośrodek. Te dzieci, które tam się znajdują, to są dzieci porzucone, chore, niepełnosprawne, często z wadami genetycznymi. Bardzo szybko znajdują, dzięki właśnie temu ośrodkowi, dzięki osobom, które prowadzą ten ośrodek, bardzo szybko znajdują rodziny, które te dzieci adoptują. Przez cały czas funkcjonowania tego ośrodka tych adopcji jest w tej chwili około 600. Także działa skutecznie, dobrze, te dzieci mają tam dobrą opiekę medyczną, ale również i taką, powiedziałbym, opiekuńczo-wychowawczą, bo problem polega właśnie na tym, że ten ośrodek ma taki właściwie podwójny status. Jest placówką leczniczą, ale również i opiekuńczo-wychowawczą. Natomiast finansowanie w tej chwili jest tylko z jednej strony, czyli na te procedury lecznicze i no, cieszę się, że ten projekt, mam nadzieję, szybko złożymy, tak aby umożliwić tą drugą ścieżkę finansowania, tak jak jest to w ZOL-ach dla dorosłych. Dziękuję bardzo. Chciałam zwrócić uwagę, że można ośrodkom pomagać w różny sposób i wydaje mi się, że forma, jaką przyjął pan poseł, czyli tworzenie nowej ustawy, szukanie środków, wspieranie prowadzących taki zakład, jest lepsze niż robienie czysto politycznej głodówki.